Hola, to ja, Eweliusz. Dzisiaj nagrywam dla was tak. Kiedy ostatnio był tak? No, sama nie wiem. Ale dzisiaj znowu go nagrywam, więc no. Ten tak wymyśliła LPS Loria, więc no, zapraszam na jej kanał. Tutaj się wyświetli. Powinien się wyświetlić, jak Eweliusz nie będzie za leniwy. I no, bez dalszego przedłużania zapraszam. A w ogóle to się nazywa LPS The Name, tak, więc no. Więc tutaj jest pierwsze pytanko. Jak brzmi twoja nazwa? No, Eweli LPS. Drugie pytanko, skąd ona się wzięła? Sama ją wymyśliłam, jakby no, potrzebowałam na to 2 dni i 2 noce, ale no, jest właśnie Eweliusz. No. Z czym się kojarzy twoja nazwa? Moja nazwa pochodzi z 2 imion, którym jest Ewelina, czyli moja mama, i Eli, czyli moja maskotka kanału, czyli fioletowa spanielka, numerek 1209, więc no. I wtedy jakoś to skombinowałam razem i jest Eweli. Ile razy zmieniłaś nazwę? Chyba 2 razy, bo kiedyś były zawsze niki, jakby ktoś jeszcze pamiętał te X-niki LPS, no to było od mojego imienia, ale teraz oczywiście jest Eweliusz. Ile masz już tam nazwę? Chyba z rok albo więcej. I don't know. Ale długo. Czy już ktoś ci ukradł nazwę? Tak, to mnie bardzo denerwuje, szczególnie na TikToku. Tyle mi osób kradnie nazwę, jakby... To jest denerwujące. No, tyle wam powiem. Od razu zgłaszam te osoby. Znaczy nie, przepraszam, najpierw do nich piszę, żeby mogły ją zmienić, a jak nie zmienią, to jakby... No... Zgłoszenko przez Ewelcię. Czy twoja nazwa jest mylona w wymowie lub w pisaniu? Oczywiście, oczywiście obydwoje. Jakby ja się nazywam Eweli, ale oczywiście niektórzy na mnie mówią Ewelię, ale to nie jest problem, ale największy problem jest to, że wszyscy piszą moją nazwę źle. Znaczy nie wszyscy, przepraszam, ale bardzo dużo osób pisze ją przez jedno L albo bez E na końcu, więc no jakby no. Czy na jakichś mediach społecznościowych lub na jakichś grach używasz tą nazwę? Oczywiście wszystkie moje media społecznościowe mają moją nazwę Eweli, a gry to nie gram, więc no. No, ja nie gram gier, bo jakby nie. Nie ma na to czasu. Za dużo roboty. Czy ludzie namówią na ciebie przez nazwę, czy imionem? Imionem? Czy inaczej? Jakby... No, różnie to bywa. Jakby moi rodzice na mnie oczywiście mówią po imieniu. No, cała moja rodzinka po imieniu moim lub jakimiś innymi przezwiskami. A w internecie to bardzo często na mnie mówią Eweli, jakby oczywiście możecie tak na mnie mówić, nie mam wam nic za złe, jakby lubię jak na mnie mówi coś Eweliusz. To jest cudowne! Czy lubisz jak nazwa posiada dodatki na przykład T, LPS, Official i TV? No oczywiście, że lubię, najbardziej to LPS, no. A TV i oficjal to jest takie stare i te, o mój Boże, o, stare czasy. I no, lubię jak ma LPS, no bo jakby wiadomo, że to jest LPS, więc no, super. Jakby moja też ma. I ostatnie, kogo nominujesz do tego tagu? Oczywiście nominuję Alaris. Jak to oglądasz, bo pewnie oglądasz, więc no, nagraj ten tag, jakby uwolowciam cię. No. I Neteri, kaczkę Neteri, jakby musisz nagrać ten tag. Bo tak, jestem ciekawa, skąd się bierze twoja nazwa. Może już to kiedyś opowiadałaś, ale Eweliusz ma krótką pamięć o takich rzeczy i no. I oczywiście, oczywista oczywistość, ciebie Loria, byś nagrała ten tak, bo tak. No chyba, że go już nagrałaś. Przepraszam ciebie bardzo, ale... No mam nadzieję, że też go nagrasz jakby no. O i oczywiście, każdy kto chce nagrać, to niech sobie nagra. I no,